Witajcie, kochani, wszystkie osoby spod znaku Barana w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie. Witajcie w czytaniu na styczeń 2022 roku. Niech ten rok jest dla nas piękny, słuchajcie, wyjątkowo udany. Tak trzymam za nas, za każdego z nas. Bardzo silnie trzymam kciuki. Zobaczmy, co te nasze karty piękne, Light Seersy, pokażą na ten rok, na ten styczeń. Czytanko sobie zrobimy tak jak ostatnio, czyli najważniejsze tematy, co będzie pomagać, co może utrudniać, co już odchodzi, tak jak ostatnio robiliśmy. Dobra, baranki kochane, lecimy. Najważniejszy temat, przewodni temat, czym każdy baranek będzie musiał zająć się w styczniu. Co tu będzie najważniejszego w styczniu dla baranków? O, mamy. O, karta, słuchajcie, świata. Jakże piękna karta. Coś, co nie zostało zakończone w roku 2021, zobaczcie, to tutaj będzie trzeba podomykać w styczniu jeszcze roku 2022. No dobrze. Może dajmy na środku. Ok, co tu dalej? Druga karta. Co jeszcze będzie ważne dla baranków? Ojej, ale karta poleciała, słuchajcie. Karta cesarza. Czyli no, tu będzie trzeba bardzo poważnie podejść do jakichś tematów związanych z pracą, ze stabilizacją ogólnie życiową, coś zakończyć. Może tu ktoś będzie zakończał jeszcze rok, no w księgowaniu, w dokumentach to jest naturalne, prawda, ale czuję, że bardzo odpowiedzialne podejście względem roku uprzedniego, jakieś zamknięcie, jakieś domknięcie, jakieś formalizacje, jakieś formalne, formalne, ale też bardzo odpowiedzialne, konkretne zamknięcia, domknięcia. Nie wiem, jakie inne znaleźć słowa tutaj na to. Dobra, idźmy dalej. Przyjdzie to, co ma przyjść dla baranków. Ale też sukces. No widzicie, teraz przyszło sukces. Jakieś zauważenie też przez ciebie może swoich osiągnięć, takie spojrzenie wstecz na ten wcześniejszy rok i to zauważenie, no udało mi się to i to osiągnąć, prawda, tu i tu mogę sobie pogratulować, tak czuję, że jakiś sukces tutaj, coś, co baranek pracował na to cały rok 2021, może nawet wcześniej ten rok. Przychodzi tutaj jakiś sukces, jakieś spełnienie, jakieś domknięcie, jakaś zapłata. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy. I teraz tak, co będzie pomocne dla baranków w styczniu? Co będzie pomagać? Co będzie dla baranków pomagać w styczniu? Co będzie pomagać? Mamy kartę arcykapłana, ok. Co może być wyzwaniem? Mamy 9 buław. No dobrze. Ok. Co czuję, kochani, tak najpierw stricte dla osób, które właśnie zaangażowane są w jakieś biznesy, w jakieś sprawy zawodowe, finansowe, to tu powiedziałabym, trzymaj się przepisów, zwracaj uwagę na przepisy, to będzie bardzo pomagać. Jakby trzymaj rękę na pulsie. Doglądaj, zaglądaj, pilnuj, dopracowuj. Tu coś będzie trzeba gdzieś wstecznie spojrzeć i coś zrobić. Ciekawe. Coś domknąć, coś zamknąć. Oczywiście także w relacjach, związkach, tylko tutaj tak inaczej troszkę to postrzegam. Bardziej jakieś zamknięcia spraw, które bardzo ciążyły, które przeszkadzały, o których długo na przykład baranek myślał i to tam gdzieś kamieniem na sercu, prawda? I trzymanie się tego kamienia zamiast uwolnienia go, to może być wyzwanie, dlatego że łatwiej i szybciej, lepiej wejdziesz w ten rok 2022, kiedy zrzucisz to z serca. To chcę powiedzieć. Zobaczmy tu dalej. To, co odchodzi do przyszłości dla jednych baranków, ale dla innych baranków to będzie jeszcze energia na styczeń, słuchajcie. Mamy wisielca, mamy kartę cesarzowej i mamy
królową pentakli i tam dalej pentakle pod spodem. Czyli widzicie dużo na temat pieniędzy, zarabiania, tego jak wydaję pieniądze, tego jak postrzegam moje zasoby, tego jak dbam też o zdrowie. Tutaj ewidentnie jakiś baranek jest w ciąży albo oczekuje dziecka, czy to pan, czy pani, wszystko jedno, ale widać ciążę. Jeżeli chodzi o biznesy, sprawy zawodowe, tutaj bardzo będzie wokół tego tematu dużo się działo u baranków w styczniu. Będzie trzeba spojrzeć trochę z innej strony, z innej perspektywy na swoją pracę, na swoją karierę, na formę zarabiania. No czuję tutaj, żeby się otworzyć na świat, może na formę online pracy, taką pracę zdalną, powiedziałabym, dlatego że ta karta świat i tutaj słuchajcie, jak patrzę na tą cesarzową i tą kulę ziemską, prawda? I to połączenie, tu zobaczcie, to jest jakby księżyc i to połączenie. I tak czuję, że jakby trochę niewłaściwie patrzysz, zwracasz uwagę, czy postrzegasz taką pracę zdalną. Czuję takie negatywne podejście, a to nie musi tak wyglądać. Tak czuję. Tutaj jakby takie nowe spojrzenie, nowe zrozumienie tego tematu. No ciekawe, zobaczcie, co nam się tutaj rysuje. Może tak dam. Dopytajmy od razu może tarotem. Dobrze, no to zobaczmy. Ten najważniejszy temat przewodni dla baranków. No to mamy tą kartę świat. Na pewno jakieś zamknięcia, domknięcia. Jakieś takie pełne zrozumienie też czegoś. Ale też sukces, też satysfakcja, tak? Dobrze, mamy tutaj dwie buławy. Mamy dwie buławy, czyli jakaś decyzja. Co ja dalej robię, w którą stronę idę, czym się chcę zajmować, gdzie chcę być, gdzie chcę mieszkać. Ta karta świat to też mówi o tym właśnie, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest ten mój świat, prawda? Czy zostaję tu, gdzie jestem, czy może tutaj jednak pójdę w nowym kierunku. Jakaś poważna decyzja. I na swój sposób jest to związane z rokiem uprzednim. Dla wielu baranków ten temat dodatkowy tutaj jeszcze ważny, mamy cesarza i pięć pentakli. No widzicie, znowu pentakle, czyli baranki generalnie w styczniu będą dużo zajmować się kwestiami finansowymi. Czuję, że baranek będzie poszukiwał nowych możliwości, nowych rozwiązań, nowych sposobów zarabiania albo zwiększenia ilości swoich zasobów, może zwiększenie ilości miesięcznych zarobków, bo coś tutaj jest nie do końca tak, jakby niby jest praca, ale ta praca nie daje wystarczająco satysfakcji i pieniędzy, prawda? Tych zasobów. I właśnie tutaj może ta decyzja będzie dotyczyła zmiany pracy, zakończenia jednej pracy, rozpoczęcia drugiej. I tu co ciekawe, czuję, że ktoś będzie rozważał wyjazd za granicę. No ciekawe. Ciekawe, no dobrze, zobaczmy tutaj, co będzie pomocne, ewentualnie kto. Mamy kartę arcykapłana, no i mamy kartę maga. To może być oczywiście małżonek, to może być małżonka, to może być ktoś spod znaku byka jak najbardziej. Może to być ktoś, kto potrafi ci doradzić, poradzić. Może to być ktoś taki doradca, na przykład też zawodowy, prawda? Może to być ktoś, kto już ma jakieś tam doświadczenie i potrafi wskazać właściwszą ścieżkę. Natomiast tutaj będzie bardzo dla ciebie mądre, baranku, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, żeby nic nie pozostawiać przypadkowi ani osobom trzecim i tak uczciwie się tu wpatrzeć w to, jakby zwrócić uwagę. Szczególnie tutaj znowu te zasady, reguły, to wszystko, żeby mieć rękę na pulsie i właściwie tym dysponować, jakby we właściwy sposób podchodzić do tego tematu. Bardzo tu dużo czuję, kochani, na temat zarabiania pieniędzy, pracy, właśnie jakichś załatwień, doradzania się,
u osób, które wiedzą więcej na ten temat, które są już doświadczone, jakiś ten temat, który dla ciebie będzie istotny, ważny. Zobaczmy, czemu to 9 buław nam się pojawia jako wyzwanie. Znaczy generalnie ta karta to jest jako wyzwanie zawsze. Czemu to staje na drodze baranka? 8 kielichów i 9 buław. No słuchajcie, no zdecydowanie coś by trzeba tu zostawić ze sobą. Może jest to dla ciebie wyzwanie, ponieważ może nie potrafisz tego zrobić. Może jest to dla ciebie trudne. Może to być oczywiście wcześniejszy sposób zarabiania, wcześniejsza praca, ale może to też być jakaś osoba, jakieś uczucie, jakaś relacja, jakaś miłość może. Może tu dla tych, którzy będą faktycznie mieli się przeprowadzić, to tutaj też jest ta taka trudność, czuję, prawda, jak to mam zrobić, jak mam to zostawić wszystko ze sobą i iść to nowe. No generalnie takie wyzwanie konkretne, powiedziałabym. Wiecie co, dopytam tu do tych piątka pentakli i cesarz. No i teraz to dużo lepiej wygląda. Wygląda na to, kochane baranki, że wpadniecie na coś, każdy baranek wpadnie na jakiś świetny pomysł, który pomoże właśnie rozwinąć, pomoże zmienić sytuację życiową, sytuację finansową, gdzie pójdziesz zupełnie w nowym kierunku i będziesz poszukiwać aktywnie, ale po to właśnie, żeby już było lepiej, żeby było spokojniej, żeby było tak jak trzeba. I słuchajcie, jeżeli ktoś w miłości tutaj chciałby coś się dowiedzieć, pojawia nam się para cesarska, bo mamy cesarzową i mamy tu cesarza jako ważny temat, więc jak najbardziej baranki mogą w tym tygodniu, w tym miesiącu, styczniu, poznać kogoś nowego, ale takie mam poczucie, że ta osoba przychodzi, żeby pokazać ci inną perspektywę, żeby pokazać ci inne spojrzenie, żeby pokazać ci, jak inaczej możesz to robić. Ja tutaj dopytuję, czy tu może być coś więcej romantycznie. No wow, pokazuje nam się cesarz. Może to być mądry doradca, który zjawia się w twoim życiu, żeby ci coś pokazać, żeby ci coś, czegoś cię nauczyć. Ale ponieważ jest to para królewska, no ja powiedziałabym, że dlaczego nie? To się nie zadzieje w styczniu, natomiast od takiej relacji zawodowej można przejść, prawda, do relacji bliższej zawsze. Więc powiedziałabym, że jest to możliwe tutaj. Jeszcze dopytamy innymi kartami. Natomiast tarot pokazuje ewidentnie, że dla baranka będzie najważniejszy ten temat właśnie zarobkowania, zarabiania, finanse, urzędy, te sprawy takie poważne. Coś tu baranki będą załatwiać, koncentrować się właśnie na tym i będziecie tu po całości zmieniać właśnie podejście na inne. Tak, dobra, zobaczmy, jakie tutaj zwierzątko mocy dla baranków. Mamy aż trzy karty, no dobrze. Mamy węża elektrycznego 24 i tutaj zobaczcie, wnieś swoje pomysły do życia, przenieś je jakby z teorii do praktyki i to jest właśnie ta karta maga, on to robi. On przenosi właśnie z teorii, prawda, którą zna, tą wiedzę, którą zna, przenosi do praktyki i to będzie coś bardzo pomocnego. Później mamy, słuchajcie, konika polnego. Tak jest. Jakbyście się tu przyjrzeli, to na tej karcie są tu czterolistne koniczynki, więc czuję, że jak pozwolisz sobie na taki skok, jak pozwolisz sobie na to, by rzucić się w coś nowego, właśnie tak jak ten rydwan tu pokazuje, tu chodzi o to, żeby trochę zaryzykować, żeby pozwolić sobie na skok, to on ci się uda, to się uda. To niesie ze sobą, oczywiście niesie ze sobą trochę stresu, trochę ryzyka, prawda? Ale jednocześnie jest pokazane, że to ci się uda. Masz dwa razy cesarza, czyli twoja siła baranka jest tutaj pokazana w bardzo silnej pozycji. I ostatnia karta zwierzątka mocy. Mamy duszka świnki, takiej, słuchajcie, ze skrzydełkami, przesłodka, 47 cyferka.
I tutaj znowu zobaczcie, używaj swojego umysłu, swojego rozumu, swojego nastawienia intelektu w bardzo mądry sposób. I te dwie karty o tym mówią. Mag i arcykapłan to jest ktoś, kto bardzo mądrze, bardzo rozsądnie, bardzo skrupulatnie podchodzi do swoich pomysłów, do spraw załatwianych. Doradza się, jeśli trzeba, wie, że co dwie głowy to nie jedna, prawda? Czyli to jest takie bardzo mądre, dojrzałe podejście. Dobra, zobaczmy dalej. Wyciągniemy sobie jeszcze dodatkowe karty. Co tu dla baranków w styczniu? No tak, i zobaczcie, że czuję, żeby to położyć przy tej karcie wyzwania. To jest karta, która nazywa się Wiecznie Rozkwitająca Róża. I tu czuję, że baranek będzie w styczniu rozkwitał, będzie wchodził na wyższy poziom, będzie się coś zadziewało dla ciebie, baranku, żeby móc później... To jakby jest kolejny krok, aby baranek mógł odnieść sukces tutaj, prawda? To nie jest jakby już cel sam w sobie. Tak czuję, żeby powiedzieć wam, baranki, że czymkolwiek się tu zajmujecie, jakikolwiek projekt, jakikolwiek pomysł, gdzieś podążasz, prawda? Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na wakacje, jest początek, czyli wyjeżdżasz, jest tam, jesteś na miejscu, czyli to jest środek i wracasz, to jest koniec, prawda? Albo tam dobiega to do końca. Tych wakacji, no to wiesz, że kończą się wakacje, czyli to jest cel jakby, prawda, dokończony. Jakby baranek dojeżdża wtedy do tego celu. I tutaj czuję, słuchajcie, że ty nie jesteś ani na początku, ani na końcu, tylko to jest dla tych wszystkich baranków, ten przekaz tu, które są w środku tego czegoś. To nie jest jeszcze finał u ciebie, to nie jest zakończenie, to nie jest jakby wszystko, co tutaj otrzymasz w tym czymś. Tu jesteś jakby w środku i musisz o tym pamiętać. Pozwól na to sobie, żeby tu jeszcze coś zmieniać, dopracowywać, żeby zostawiać to, co przestało ci służyć. I pamiętaj cały czas, że jesteś w trakcie. To jesteś w trakcie tego jakby, tej rozbudowy tego czegoś, co by to nie było. To jest, czuję, dla każdego baranka bardzo ważna informacja, bo czuję, że wiele baranków tutaj już ma ochotę się poddać, ma ochotę zawrócić. Nie rób tego. Dlatego, że bardzo dużo ludzi zawraca tuż przed osiągnięciem czegoś niesamowitego. I czuję, że tu dla baranków właśnie, żeby to powiedzieć, idź dalej, pamiętaj, to wszystko zadziewa się dla ciebie, a nie tobie. Tutaj ta karta o tym mówi. Okej, zobaczmy dalej. Czuję, że jak jeszcze trochę, jak jeszcze pozwolisz sobie, żeby iść dalej, jeszcze trochę i tu jest jakiś sukces, słuchajcie, do osiągnięcia dla baranków. Na różnych polach, w zależności od tego, gdzie, w jakim obszarze działasz, gdzie pracujesz. Zobaczcie, dokładnie o tym mówię. Mamy znowu kolejny zwierzaczek, to jest delfin. Delfiny tu mamy, komunikacja i destiny, czyli przeznaczenie, słuchajcie. Tak jakby w styczniu wiele baranków zrozumie tą swoją misję życiową, swój cel życiowy. Zrozumiesz albo dotrzesz do tej świadomości, co jest tym dla ciebie, co chcesz tak naprawdę robić. I dary, które masz, talenty, które masz, przeróżne, prawda? One tutaj jakby będą się, będziesz chcieć je pokazać, będziesz chcieć je zademonstrować, będziesz chcieć właśnie w tym obszarze popracować, więc dla kogoś tutaj czuję taka duża zmiana. Z tego, co się robiło wcześniej, taki przeskok jakby na coś związanego z duchowością, z rozwojem. No ciekawe. Właśnie jakieś rady, dorady, doradztwo, pomoc innym w poszukiwaniu ścieżki właściwej. I tutaj, słuchajcie, widziałam jeszcze nam kartę znaków zodiaku. No tu nam wyskakuje znak zodiaku Panna. I ten znak, kochani, ewidentnie mówi mi o tym, by uważać, żeby nie uciekać za bardzo od ludzi w styczniu, nie izolować się za dużo, tyle ile trzeba, żeby dobrze przemyśleć.
I pamiętaj, że każdy cel wymaga metodycznej, takiej wręcz rytualnej pracy, ciągłego powrotu do jakiegoś cyklu działań, prawda? I żeby tutaj nie być zbyt krytycznym czy nerwowym, bo coś tam nie wychodzi, tylko raczej właśnie poszukiwać w sposób elastyczny lepszych, bardziej właściwych rozwiązań. No i słuchajcie, co mi tu cały czas świeci, cały czas widzę tą kartę miłość. Czyli czuję, że to jest też temat dla baranków na styczeń, ale tu czuję pod różnymi względami, kochani. Jedni będą wybierać miłość, stawiać ją, czyli związek, relacje z kimś powyżej właśnie jakiegoś projektu, inni jednak czuję, że będą się koncentrować bardziej właśnie na jakimś projekcie, na pracy, na rozwoju, bardziej niż na relacji, związku. Albo ewentualnie, słuchajcie, może tak być, że będziesz pracować z kimś i w pracy kogoś poznasz i się zadzieje ta miłość. To jest tutaj jakby ta podpowiedź, prawda, dla tych wszystkich tu osób, które myślały, czy ta para cesarska tu się połączy. Właściwy osąd, powiedziałabym, to jest temat przewodni dla baranków na styczeń. Czym się nie zajmujesz? Co nie robisz? Czy to dotyczy relacji, związków, pracy, co by to nie było? Pamiętaj o tym, by we właściwy sposób na to spojrzeć, albo nawet z kilku perspektyw, bo tutaj masz wisielce jeszcze. I żeby ten twój ostateczny osąd właśnie czegoś był jak najbliższy prawdy. Baranek będzie stawiał trochę na spontaniczność. Będzie tutaj dużo dla baranków na temat przywództwa, czyli baranek dosłownie bierze w styczniu swoje życie w swoje ręce. Te dwie karty tu mi o tym pokazują i zobaczcie, nam się powtarza. Jeszcze jedną kartę wezmę, co jeszcze dla baranków pokażcie. Motywacja. No właśnie, to tutaj czuję. Nie daj się zbić z tropu swoim negatywnym na przykład uczuciom albo negatywnemu nastawieniu, bo tam jakiś gorszy dzień, prawda? Albo że ktoś tam będzie ci coś próbować podcinać skrzydła. Wiecie co, jeszcze jedna karta do mnie krzyczy, możliwości, czyli w styczniu pojawiają się jakieś możliwości, które będzie trzeba to wziąć na tapetę, na talerz swój jakby, prawda, i przeanalizować, ale pamiętaj, żeby to zrobić właściwie, bo mogą się pojawić różne rzeczy, żeby się nie dać wpuścić w maliny gdzieś, prawda? Ale słuchajcie, piękny miesiąc dla baranków. Oczywiście więcej szczegółów, a zapraszam do czytań tygodniowych. Natomiast tu już tyle dla baranków. Życzę Wam pięknego miesiąca stycznia i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie.